gospodarzem dzisiejszego spotkania o zabranie głosu. Panie premierze, zapraszam. No to jest wielki lotniczy i kosmiczny tydzień. Zaczęliśmy go w poniedziałek na targach Kila w Berlinie, gdzie polska ekspozycja była bardzo interesująca. A dzisiaj podsumowujemy ten tydzień na spotkaniu z dyrektorem generalnym ESA, panem Jean-Jacques Bourdin i przedstawicielami polskiej administracji rządowej, parlamentu, reprezentantów Krajowego Środowiska Badawczego. Tryb współpracy i zaangażowania w działania ESA i to, co jest tu bardzo ważne, to otworzenie wielu nowych możliwości.